Otwieramy spotkanie. Witam serdecznie odbiorców na Facebooku i nazajutrz na YouTubie. Kochani, dzisiaj powiemy sobie troszkę na temat ważności dotyku. Dotyku w autoterapii. Jak można dla samego siebie, pracując nad swoimi zranieniami, skorzystać z takiej możliwości, że dotykając samego siebie, własną skórę, można przywrócić sobie wiele z tego, czego żeśmy nie dostali. Mam tu na myśli dobry dotyk od naszych bliskich, jak przyszliśmy na ten świat. Dobry dotyk od matki. Kochani, witam Was serdecznie, czekam, żebyście się zebrali. Zapraszam do komentarzy, zapraszam do pytań. Witam Cię, Ewo. Kochani, dzisiaj o dotyku, żeby ten dotyk, witam Cię Agnieszko, był dobrze rozumiany i moją intencją zawsze jest to, jak daną wiedzę wykorzystać dla siebie, żeby być coraz bardziej zdrowym, świadomym, radosnym, szczęśliwym człowiekiem. I w terapii przez ciało, kochani, właśnie dotyk, nie tyle dotyk terapeuty dla klienta, co nauka umiejętności korzystania z tego, że możemy wciąż sami dotknąć siebie, jest czymś takim niedocenianym, powiedziałabym, bo my wciąż szukamy czegoś na zewnątrz, nie? Że ktoś nam coś da, że on nas zobaczy, że on nas uleczy, że ten będzie wiedział, jakie są lekarstwa na moje bóle egzystencjalne, kochani, i tak dalej. Powiem na wstępie jeszcze, kochani, że podczas prowadzenia live'a, tak będę tu zaglądać paluchem, nie widzę Waszych komentarzy, tylko to, że się pojawiacie, czyli widzę Wasze awatarki. Także, kochani, jak piszecie komentarze, ja na pewno się do nich ustosunkuję zaraz po, chyba że dzisiaj nastąpi jakaś magia i będę widziała od razu wasze pytania, wasze tematy. No wszak o tym jest live, więc powinnam to widzieć. Nie wiem, dlaczego na Facebooku się tak dzieje. Więc, kochani, dotyk. Część mojej pracy terapeutycznej zawiera pracę poprzez ciało. I zauważam u ludzi, że jeżeli czują się zauważeni przez innego człowieka, to można na tak zwany międzyczas dać mu dobry dotyk, wspierającą dłoń. Jestem z Tobą, widzę Cię, rozumiem Cię, wiem, że jest Ci ciężko. Można coś takiego w terapii, oczywiście to jest istota terapii poprzez ciało, natomiast naszemu organizmowi na pewno nie chodzi o ten dotyk innej osoby, nawet terapeuty. To jest takie pozwolenie, takie jak gdyby zaproszenie. Słuchaj, jeśli mój dotyk daje Tobie coś takiego, co Ciebie leczy, co robi Ci dobrze, to znaczy, że Twój dotyk ma taką samą moc. Zobacz, jesteś użytkownikiem tej skóry i tak jak oczekujesz, że bliska osoba, osoba, którą kochasz, która Ciebie kocha, da Ci ten dotyk, mówimy o dobrym dotyku, może być też zły dotyk, o tym później, i możemy ten dotyk sobie dać sami. Zauważam u wielu ludzi w terapii, że ludzie mają, nie powiem wstręt, ale taki opór, mówią, że jest to sztuczne, żeby dotykać siebie w taki sposób terapeutyczny, czyli tak jakby siebie chcieli doprzytulać, dokochać, podotykać, dowidzieć, tak jakby być ze sobą. Zobaczcie, takie pogratulowanie sobie może wyglądać dziwnie dla naszego ego, ale dlaczego nie, jak zrobimy kawał dobrej roboty, żeby sobie uścisnąć dłoń, żeby nie było to pod publikę, tylko takie zrobiliśmy kawał dobrej roboty, Iwono, Agnieszko, Beato, Ewo i tak dalej. Kochani, chodzi o to, żeby przez te receptorki właśnie wdarła się niejako, weszła ta energia takiego uznania, dobrze rozumianego uznania, takiego uszanowania, takiego widzę Cię, jestem z Tobą w Twoim cierpieniu, jestem z Tobą w Twoim życiu, w Twoich osiągnięciach, w Twoich biedach i tak dalej. My poprzez skórę, kochani, samo określamy się. Zaraz będę to rozwijać. Tak strukturalnie, o co chodzi z tym samookreśleniem się jako istnienie. Skóra nasza jest takim organem, który wyznacza granice naszego istnienia. Zobaczcie, skórę mamy na całym człowieku i przerwanie w którymkolwiek miejscu ciągłości skóry, czujemy, że jest ból. Czujemy, że ktoś wdziera się w nasze istnienie. Także my chcemy dbać o skórę, żeby ta skóra chroniła, była taką powłoką, półprzepuszczalną, żeby wyznaczała granice naszego istnienia.
Co to znaczy? O granicach tu dzisiaj bardzo dużo nie będę mówić, ale chodzi mi o to, żebyśmy zapamiętali, że skóra jest niezbędna. Nieraz mówimy, że ktoś jest cienkoskóry albo gruboskórny, czyli nic do ciebie nie dociera, jak grochem o ścianę, jesteś taki gruboskórny. Czyli te granice ma tak mocną, że słowo albo witam cię Pawle, albo jakiś bodziec nie dociera do tego człowieka, który w tej skórze siedzi. Chyba trochę się przyziębiłam. I teraz kochani tak, jeśli my mamy dobrą jakość skóry i powiedzmy, że nie czepiamy się jakości swojej skóry odnośnie metryki, czyli powiedzmy na moje 45 lat, tak się tu przyglądam i ta skóra ma całkiem niezłą jakość. Może mogłaby być lepsza, ale na tę chwilę jest tak i tak sobie przyglądam się na przykład po dłoniach, że moja skóra może i by mogła być lepsza na dłoniach, ale znam dziewczyny, znam kobiety czy mężczyzn, którzy w moim wieku mają bardziej zniszczoną skórę. I po co ja to mówię? Przyglądam się na tą powłokę, która jest granicą dla mojego istnienia. Teraz kochani, jak my o te granice nie dbamy, czyli na przykład robimy sobie tatuaże, nie czepiam się tatuaży, żeby nie było, ale jest to ingerencja w skórę, jest to jakaś forma ingerencji w nasz płaszcz ochronny, prawda? Lubimy dotyk, lubimy takie pogłaskanie i czujemy, jak ta energia miłości, dobrych emocji wnika do naszego ciała i nasze istnienie w środku czuje, o jak mi dobrze, lubię dobry dotyk. I teraz kochani, jak wykorzystać taki dotyk w autoterapii? Bo dzisiaj taki temat tu podjęłam, żeby móc skorzystać z tego, że my sami możemy sobie oddać to, czego matka z ojcem, czego bliscy nam nie dali. Tutaj z takim uwypukleniem roli matki. I do tego wywodu, kochani, będziemy tutaj sobie zmierzać przez następne 50 minut, aż nakreślimy sobie, jak można ukuć sobie taką metodę jak gdyby ważności dotyków autoterapii. Może najpierw powiem, czym jest dotyk, a później czym jest autoterapia, trochę strukturki, jak to się ma tam w tych pierwszych latach naszego życia i skończę tym, jaką można sobie z tego zaczerpnąć metodę. Kochani, dotyk jest to jeden z sześciu zmysłów znanych dla nas, sześciu zmysłów. Zmysłów jest więcej, na przykład Steiner rozpisywał się, bo już jest nieżyjący, o 12 zmysłach, jako o 12 bramach do świata. I dla nas, tak dla takiego przeciętnego człowieka, to znajome są sześć zmysłów. Mówimy, że jest wzrok, smak, węch, słuch, co tam jeszcze, dotyk właśnie i szósty zmysł, intuicja. Intuicji nie widać, intuicję się czuje. Jak jest sześć pozostałych zmysłów wśród tych opisywanych przez Steinera 12 zmysłach, to może on na innym live powiem. Natomiast chciałabym się dzisiaj skupić na zmyśle dotyku. Zmysł dotyku należy do takich zmysłów, które uważane, opisywane są za zmysły zwierzęce, czyli dotyczą typowo naszej biologii, naszego ciała. I one się znajdują jak gdyby u podstaw naszego istnienia. Tak jak mówimy o czakrze podstawy, że to jest czakra, w której my czujemy energię przynależności, zakorzenienia się, takiego zakorzenienia się w matce ziemi, należy do tego świata. Tak samo, kochani, mówimy o potrzebie bezpieczeństwa, czyli jak mamy ten fundament, czujemy się bezpieczni, to możemy z tym życiem pójść dalej, wyżej. Czyli jak jest mi bezpiecznie, to mogę się zająć malowaniem obrazów, na przykład. To samo jest, kochani, ze zmysłem dotyku. Jak my jesteśmy wydotykani przez matkę, jak my jesteśmy ukochani, naprzytulani, umiłowani, wystymulowani, to tak jakby nasze ciało poczuło, może nie jakby, tylko dosłownie, w tym przypadku dosłownie, że nasza dusza jest zaproszona do zamieszkania w tym pojeździe pod tytułem ciało. Dlaczego rola matki jest, kochani, taka ważna? Od zapłodnienia wręcz, czyli od tego, jak się, no spodziewam, że wtedy doszło do inicjacji, albo dowiedziałam się, że jestem w ciąży, to już masuję swój brzuszek, bo domniemywam, że tamta istotka już chciałaby poczuć ten dobry dotyk. Przez całą ciążę kobiety, te, które są oczywiście, zgadzają się
na danie życia, na urodzenie tego dziecka, to one będą głaskały swój brzuszek, często partner, czyli ojciec się tam przytula i tak rozmawiają przez tę skórę z tym dzieckiem, tam z tym płodem i tak dalej, czyli dziecko już czuje, że jest zapraszane do życia, prawda? A kolejne lata, tak od 0 do 3, to są najważniejsze lata, kiedy dziecko potrzebuje na maksa być wydotykane w sposób zdrowy. O przekraczaniu granic może trochę na koniec, ale chodzi o ten dobry dotyk. I dobrze jest, żeby matka, tak jak robią na przykład zwierzątka, chociażby małpy, trzyma to dziecko cały czas przy sobie. Ta małpa się gdzieś tam podczepia tu pod brzuch, wisi tak pod spodem, bo małpa chodzi na czterech, więc ona wisi na tym brzuchu pod spodem i jest cały czas w tym kontakcie ze skórą, ze swoją małpią matką, prawda? Więc dziecko, ludzkie takie dziecko, potrzebuje być blisko matki. Nie bez przyczyny, kochani, tak natura pięknie wymyśliła, żeby dziecko chciało być przyssane do piersi matki. To jest takie jak gdyby przekazywanie raz, że pokarmu, ale chodzi też o to, żeby dziecko czuło, jak gdyby wysysało, to jest akurat zdrowy etap wysysania czyjejś energii, że mamo, daj mi tej swojej siły na początek, żebym ja mogła urosnąć w swoją siłę, ja wtedy się od Ciebie niejako odczepię, czyli przejdę, mówiąc biologicznie, w ten etap indywidualizacji i ja już nie będę potrzebował być blisko Twojej piersi, czyli nastąpi takie rozdzielenie, zaspokoję potrzebę zdrowej zależności. I teraz, kochani, tak, jak to dziecko nie jest przystawiane do piersi, matki wiedzą, jaka jest różnica między dzieckiem, które było przystawiane do piersi, czyli mówimy, że było karmione naturalnie, chociażby do pierwszego roku życia, niektórzy karmią nawet do drugiego roku życia. Chodzi o ten pokarm, o jakość, o te wszystkie dobrodziejstwa, które są w pokarmie, ale, kochani, dodatkowo, i tutaj chciałabym w tym live się podkreślić, że chodzi o ten kontakt, czyli dziecko czuje, będąc przy piersi, czuję ciepło matki, daj Boże, żeby był to spokój matki, miłość tej matki do dziecka, więc to dziecko niejako tak się naje, nachłonie tej różowości, tej miłości, tego zaproszenia do życia i wtedy jego skóra, można powiedzieć, że jest taka wystymulowana, nie przestymulowana, ale jest taka ugnieciona jak gluten, prawda? Jak my ugnieciemy ciasto glutenowe, czyli na przykład z mąki pszennej, ono na początku jest takie ciasne, toporne, twarde, kawał takiego drewna, kawał takiego powiedzmy kamienia, ale jak tak upulchnimy, czyli włożymy taką, można powiedzieć, pracę mechaniczną w to ciasto, to później zaczynamy widzieć takie pęcherzyki powietrza i wyobraźcie sobie, jakby to przenieść na takiego maluszka, że go tak wydotykamy, wypieścimy, oczywiście dziecka tak nie ugniatamy, ale ten dotyk tak na miarę tego istnienia jest tak ważny. Z jednej strony, że to dziecko uczy się przez czucie doświadczać, gdzie są jego granice, czyli gdzie kończę się ja, a gdzie zaczyna się inna istota, gdzie jest rzeczywistość. I kochani, pod tym kątem tak to wygląda, pomiędzy istnieniem moim, a na przykład istnieniem, dajmy na to, mam tu jakiś tam rekwizyt, mam tu kropelki i jak ja dotknę tej buteleczki, to czuję opór materii, aż mi się zamykają oczy, bo wtedy mam wyostrzony zmysł dotyku. Jak się słucha swojego ciała, to rzeczywiście ciało swoją mądrością podąża. I teraz poprzez dotyk, zobaczcie, ja poznaję sobie, kurczę, ja nie jestem sama w tej rzeczywistości, są też inne istoty, są też inne rzeczy, przedmioty. Biorę na przykład szklankę, o, i to już jest coś większego i sobie tak patrzę, o, więc jeszcze są inne istnienia. To samo, jak my na przykład chcemy się pomiłować się z partnerem, czy przytulić mocno swoje dziecko, czy na przykład swojego męża czy żonę, to tak jakbyśmy chcieli się tą skórą o siebie potrzeć i tak może świadomie, może nieświadomie powiedzieć sobie, słuchaj, chcę zobaczyć, jak Ty masz tam od środka, wpuść mnie trochę do tego swojego świata. Zapraszam Cię do siebie, ja zapraszam Cię do siebie. Poprzez dotyk, kochani, skóra ma takie właściwości, że ona jest porowata, czyli jest taka jak błona półprzepuszczalna, że można przejść przez takie wąskie korytarzyki, bo tak jak my się pocimy, czy czujemy ciepło, to jest na zasadzie takiej membrany, takiego przepuszczania. To samo, kochani, z miłością. Jak my się tak potrzemy o kogoś,
kogoś, kogo kochamy, to czujemy, jak ta energia wnika. Biada, jeśli się pocieramy o kogoś takiego toksycznego, demonicznego, to ta jego energia też do nas wnika. Tak tutaj, kochani, na marginesie, że wszystko, co my do siebie wprowadzamy, czym się otaczamy, co na siebie nakładamy, do czego się przytulamy, to jest tak ważne, ponieważ my to wprowadzamy do swojego organizmu, chociażby do ciała takiego astralnego, czyli emocjonalnego, czy tam do ciała takiego biologicznego. Bo jak coś wprowadzimy przez przełyk, to się dzieje później w naszym żołądku. Ale jak przebywamy na przykład z osobą toksyczną, trudną, demoniczną, to energia do naszego ciałka, energia demoniczna tej osoby wpływa do naszego świata wewnętrznego, więc my tą toksynę mamy w sobie. Nie wszystko idzie przez przełyk, idzie przez nasze pole energetyczne i wchłaniamy to. Kochani, tak przy okazji. Więc siła dotyku jest tak wielka, że jak Ciebie matka nie przytulała tyle, ile Ty chciałeś, jak Cię na przykład nie... Twoje ciało nie czuło takiego tego aktu, ojej, jak ja Cię kocham, jak ja za Tobą tęsknię, żeby to serce mogło poczuć, ile takich razy Twoje ciałko tak zrobiło. Kochani, tu jakieś serducho i ręce są do takiego przyciągania miłości. Chodź do mnie, ukochaj. Nieraz takie babcie tak mówią trochę komicznie. Chodź do babci, ukochaj babcie. I tu moja wnusia i wnusia mówiły, babciu, jak ty brzydko pachniesz i nie chcę do babci się przytulać. Ale dziecko do matki czy do ojca to się chce zawsze przytulać. I kochani, jeśli my nie mamy tego dobrego dotyku, a często jest tak, że nasi rodzice się wstydzili nas przytulać, wstydzili się mówić o emocjach, no to nasze ręce nie robiły takiego tego, o, zaproszenie, chodź, to przytul się, mój kochany staruszek, nie? Nie robiliśmy tak. I właśnie nasze ciało, nasza skóra jest tego spragniona. I kochani, wszystkie traumy, które my mamy, z którymi klienci przychodzą do terapii i rozmawiamy o tym, no to mówimy tak, no ojciec mnie nie przytulał, ojciec był zimny, matka była niedostępna, albo matka to była pogrążona w byciu ofiarą, albo zajmowała się ciągle ojcem, że on pije. Więc ja nie pamiętam, żeby mama mnie przytulała. Albo na przykład ja nie pamiętam, żeby tato mnie wziął na kolana i żebym poczuła, a chociażby taki, wiecie, klimat męski, że mój tato to zawsze był taki pachnący tymi swoimi papierosami, tymi swoimi perfumami, tą swoją fabryką, tym swoim męskim potem. To jest, kochani, takie wady widziane z miłością, nie? Czyli to jest taki zapach ojca. Ja nieraz tak do swojego syna mówię, tutaj śmierdzi tutaj facetem, jak widzę na przykład, czuję rękawice bokserskie, jak gdzieś tam jakieś ochraniacze, jakieś tam koszulki, to takim pachnie takim mężczyzną, biologią mężczyzna, ale kochani, to są zapachy, jeśli kochasz tę osobę, to są piękne zapachy. I ten nos niby tam się denerwuje, ale z jednej strony serce się uśmiecha, bo tym pachnie Twoja bliska istota. Na przykład mąż czy syn, nie? To samo mówimy o dzieciach, że dzieci czują zapach matki, czują dotyk matki, że poprzez te zmysły, dzisiaj bardziej o dotyku, ale poprzez wiele zmysłów my obserwujemy, wyczuwamy, wchłaniamy do siebie, jak ma inny świat. I dla dziecka matka jest pierwszym, najważniejszym światem. Pierwszym. Dziecko zderzając się z matką, dziecko, które jest jeszcze mięciutkie, którego dusza się, można powiedzieć, do końca nie zagościła w tym ciele, to ono tak potrzebuje się z tą matką wyprzytulać, tak wygnieść pozytywnie, tak zaprosić do tego życia, że aż ta dusza w tym dziecku mówi, dobra, ten pojazd jest dla mnie. Jest mi tu bezpiecznie, mogę teraz z życiem przejść dalej. I średnio taki, kochani, okres do trzeciego roku życia, począwszy przez całe życie płodowe do trzeciego roku życia, to są najważniejsze lata dla dziecka, najważniejsze, i tu powstają, kochani, największe braki, największe traumy, powiedziałabym, ponieważ tam nie mamy dostatecznie dobrego takiego wybodźcowania, takiej stymulacji naszych zmysłów. A dzisiaj o zmyśle dotyku, czyli nasza skóra będzie napięta, nie będzie taka różowiutka, nie będzie taka mięciutka, ponieważ ta mama tak nas nie ukochała, nie utuliła, więc nasze ciało będzie czuło, że świat w ogóle, czyli ten świat zewnętrzny, cała ta rzeczywistość też jest zagrażająca, skoro pierwszy wszechświat, pierwszy organizm pod tytułem matka, pierwszy Bóg,
można tak powiedzieć, nie był dla mnie zbyt miły, zbyt przytulający. Czyli wiecie, to jest taka reprezentacja rzeczywistości i Boga samego. Matka. Tak ważny jest to obiekt do trzeciego roku życia. I kochani, na przykład jak przychodzą osoby do terapii i na przykład mówią, że nie pamiętają, żeby matka je przytuliła, ojciec też wiele wnosi, natomiast tutaj z tym dotykiem będę bardziej podkreślać rolę matki, rolę skóry matki, rolę zapachu ciepła matki, rolę emocji, które matka sprzedała, czy emocje dobre, czy niedobre, to dziecko jest tym nasączone. I teraz, kochani, uznaje się, że jeśli dziecko było pozytywnie tak wystymulowane tymi, tą miłością, tymi dobrymi emocjami, to dziecko ma poczucie takiego ugruntowania. Czyli tak jakby zapuściło korzenie w ziemię. Weźmy taką sadzonkę. Wiemy dobrze, my kobiety, które lubicie kwiaty, że jeśli jakaś tam sadzoneczka puści korzonki, to my już ją sadzimy w ziemię i mówimy, o, ona już sobie poradzi, ona się dźwignie, ona już będzie teraz rosła swoją siłą. Ale często mamy taki rodzaj przesadzania, na przykład rodzaj przesadzania, że musimy dać ten czas, kiedy ono puści te korzoneczki i trzymamy na przykład sadzonkę w wodzie, prawda? Jakąś tam odnóżkę, jakąś tam flancę trzymamy w wodzie i ona ma ten czas puszczania korzonków, dajemy idealne warunki, czyli dużo wilgoci i dużo ciepła i wtedy ta mała odnóżeczka sobie puszcza. To jest, kochani, to samo z dzieckiem. Jak ono poczuje, że siłą matki, siłą tego dobrego dotyku, tego wysycenia skóry miłością, zaczyna puszczać własne korzoneczki, to wtedy ono już zaczyna czuć w swoim organizmie, że może pomału, pomału zaczynać stawać na swoje nogi. I wtedy możemy powiedzieć, że my się mniej boimy życia, zaczynamy ufać temu życiu, zaczynamy ten świat coraz bardziej chętnie poznawać i zaczynamy mieć taką odwagę do eksploracji. Weźcie na przykład takie dzieciaczki, które są w przedszkolu, powiedzmy od 3 do 5 lat w tym okresie i mamy tak różne dzieci, które, a witamy tu mężczyzn, na przykład Mateusza, i mamy takie dzieci, które są zalęknione, siedzą w kącie, trzymają nogę matki, nie chcą puścić tej matki, jak są na początku przeprowadzone do nowego otoczenia, ponieważ przedszkole to już jest nowym wyzwaniem, nowym wszechświatem. Tam jest zagrożenie. Jeśli te dzieci nie mają właśnie tych korzonków zapuszczonych w relacji z matką, tej podstawy, tego bezpieczeństwa, to to dziecko mówi, wow, to nie dość, że ja, on oczywiście świadomie tak nie mówi, ale gdzieś taka nieświadoma narracja jest taka mniej więcej, nie dość, że ja jeszcze nie wiem, na czym polega moja matka, ten wszechświat dla mnie jest nie do okiełznania, a tu jeszcze tyle nowych wszechświatów, dlatego dziecko się boi. To samo się w środku boi, samo się ucieka, samo się chowa. Więc kochani, jeśli planujecie dzieci albo macie dzieci, dobry dotyk to po prostu robi cuda. I teraz kochani tak, przejdźmy może do, jest prawie w pół do, jak w terapii można pomóc sobie własnym dotykiem siebie wypełnić te luki, które pozostawiała nam matka czy ojciec z podkreśleniem większej roli matki. Powiedzmy, kochani, że mieliście zimną, emocjonalnie niedostępną matkę. Skupioną na czymś tam już mniejsza, czy na ojcu pijącym, czy na własnej traumie, na własnym zaburzeniu. Nieważne. Być może była gdzieś na wyjeździe, być może dużo pracowała, była nieobecna, bez znaczenia, czy emocjonalnie, czy fizycznie była nieobecna. Więc tego dotyku dobrego nie dostałeś, nie dostałaś tyle, ile byś chciała. Przychodzisz na terapię i mówisz tak. Bardzo tęsknię za moją mamą. Pragnę takiego po prostu wtulenia się w jej... do jej serca, no akurat tutaj na wysokości serca są piersi, więc w jej piersi, w jej ramiona mówimy, tak bym chciała. No to dlaczego tego nie zrobisz? Bo na przykład moja matka już nie żyje. Jak to, kochani, zrobić, żeby odrobić ten brak za matkę? My przeważnie robimy tak, że nasza podświadomość wciska nas w ramiona, jakiegoś tam u kobiet będzie to linia do mężczyzn. Czasem dziewczyny też mają taki kierunek, że szukają tego ukojenia w relacji kobieta-kobieta. Nieraz mężczyzna szuka ukojenia dla siebie w ramionach drugiego mężczyzny, ale weźmy taką zwykłą, klasyczną konfigurację. Kobiety idą w ramiona mężczyzn i jako te dzieci
takie te dzieci niewyprzytulane liczą na to, oczekują wręcz, że ten partner, ten mąż wyprzytula, wykocha za tę matkę. I robią się, kochani, na tej bazie robią się toksyczne relacje, prawda? Więc jeśli ten partner Cię nie doprzytulał tak, jakbyś chciała, nie dokochał tak, jak pragniesz, nie zabezpieczył Twojego braku, jaki masz tam na starcie, który się wytworzył od tej matki właśnie, kochani, nie jest to możliwe, żeby inna istota nam to oddała. Mało tego, nawet obecna matka, załóżmy, że już masz, nie wiem, lat 40, Twoja matka żyje i dzisiaj byś dowiedziała się, jaką rolą jest dotyk. I jedziesz do tej matki i chciałabyś się do niej przytulić. Kochani, zapewniam Was, że tej dziury nie jesteśmy w stanie zapełnić, załóżmy, tego dobrego dotyku, tego brakującego nam utulenia. A dlaczego? A to dlatego, że Ty już jesteś dzisiaj innym człowiekiem i ta dziura jest w Tobie. Więc Twoja ziemska matka z imienia i nazwiska nie jest, nie ma już tej mocy, bo Ty jesteś na innym etapie rozwojowym, żeby dotulić, dokochać, dać ten dobry dotyk. To jest, kochani, niemożliwe. I to jest piękne właśnie w naszej traumie, tak, piękne w naszej traumie, że my możemy ten dotyk sobie dać sami. I ja na przykład na bieżąco wymyślam metody dla moich klientów, którzy przychodzą z pewnymi brakami. Jeśli na przykład ktoś, witam Cię Moniko, jeśli ktoś na przykład nie miał dobrego dotyku, załóżmy tego wtulenia się w ramiona mamy, to spróbuj właśnie wtulić się we własne ramiona podczas pracy z wewnętrznym dzieckiem. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest praca z wewnętrznym dzieckiem, powiem tak pokrótce, że jest to, że są to odwiedziny Ciebie, każdej wersji Ciebie, którą byłaś. Od zapłodnienia aż po wczoraj. Całe życie płodowe i do wczoraj. To jesteś Ty. Jak ktoś nie chce wierzyć, że rzeczywiście tym byliśmy, że mamy to całe doświadczenie zapisane w swojej podświadomości, czyli w ciele, to kochani, teraz można sobie zadać pytanie, czy pamiętasz siebie, jak na przykład miałeś, nie wiem, 14 lat? Ktoś powie, no pamiętam, no bo 14 lat to może nie było całkiem tak dawno, albo no 14 lat byłam już na tyle duża, że pamiętam siebie. A co z tym wiekiem, jak na przykład miałem 2 lata? I nie pamiętam siebie. Nie pamiętam, czyli nie mam w świadomości. A gdzie jest to doświadczenie? Na przykład bycia 2-latkiem. Ja nie pamiętam, bo mózg do 7 roku życia jest na innych falach. Na falach takiej hipnozy. A później te fale się zmieniają i przechodzimy już bardziej w dorosłego. Więc wychodzimy z tego programowania, z tej chłonności i my nie pamiętamy wielu rzeczach. Nawet niektórzy mówią, że dziecko do 7 roku życia to jest pewnego rodzaju amnezji. Mój syn nawet to zauważył, że mówi, jak ja sobie próbuję coś przypomnieć tak z 3 roku życia, z 2, to mówi, ja chyba musiałem mieć amnezję, bo ja tego nie pamiętam. Ale już na przykład mając 5 lat, pamiętam to świetnie. I to jest, uważam, dobra diagnoza, że dziecko żyje w pewnego rodzaju takiej amnezji, chyba ze względu na to, tak mi się wydaje, żeby nie pamiętało tego cierpienia, ponieważ nie jest zdolne do integracji tego cierpienia. I dopiero, kochani, wtedy my, będąc dorosłymi, zaczynamy, mając więcej siły, więcej świadomości, więcej odwagi, zaczynamy schodzić tam do siebie, właśnie do tego, do tej Ciebie, która masz lat 1, 2, 5, 10, bo masz więcej siły, własnej mocy, bo jesteś już dzisiaj dorosłym człowiekiem, na zintegrowanie tego bólu, który przydarzył Ci się w postaci różnych ran, różnych cierpień, różnych traum. Więc kochani, zobaczcie, jaką ta amnezja ma rolę, że my te doświadczenia, którego nie możemy zintegrować, nasz umysł nie jest w stanie zintegrować, na razie pakujemy do naszej podświadomości, kiedyś już mówiłam o takich magazynach z energią, magazynach z emocjami i tam to jest takie upakowywane, więc my tego nie pamiętamy, ale jednak to w nas istnieje. I teraz, kochani, idąc sobie w terapii, czy w autoterapii, do siebie, który masz lat na przykład 2, Twoja podświadomość to pamięta, bo ona ma to doświadczenie właśnie w tym magazynie i tylko czeka, jak Ty poprzez ten dobry dotyk samego siebie zaprosisz to doświadczenie, załóżmy w tym przykładzie, że Ty lat 2 zaczniesz niejako z tego systemu wychodzić i Ty zaczniesz siebie widzieć i czuć, dosłownie. Ja nie mówię tu o postaci, że coś z nas wyjdzie i stanie obok, powiesz, o, cześć Moniko, lat 2.
Chodzi o to, że my pojawiamy się sami dla siebie w tej wizualizacji. Jak ktoś pracuje z wewnętrznym dzieckiem, to wie, że to nie czary mary, tylko tak rzeczywiście jest. Natomiast, kochani, jeśli my nie widzimy tej postaci, samych siebie, które ma te zarysy, te kontury, że widzimy siebie, niektórzy mówią, jakby to było żywe, jakby to było wczoraj. Aż tak nam się potrafi to odpamiętać. Najwięcej mamy problemów właśnie do trzeciego roku życia, gdzie jesteśmy w tej amnezji. Ale nasza podświadomość to pamięta w formie bardziej uczuć, czyli zapisu energetycznego. I kochani, teraz ten dotyk jest takim zaproszeniem, chodź Monisiu, lat dwa, chodź kochana, chodź do mnie, ja Ciebie dzisiaj ukocham, ja Ciebie dzisiaj utulę. I dlatego jest, kochani, to możliwe w autoterapii, ponieważ my te Monisie lat dwa, akurat mam tutaj Monikę na czacie, więc podaję przykład, kochana, Twoje imię sobie zapożyczyłam. I ta Monisia lat dwa jest w dorosłej Monicy. Ona w Tobie siedzi w środku, dlatego tylko Ty, wyłącznie Ty i aż Ty masz tę moc, masz tę możliwość dotulenia siebie właśnie poprzez to ciało. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj patrzycie na swoją skórę. Załóżmy na to moje przedramię. Widzę siebie lat 45, bo to jest na wierzchu, bo to jest dzisiaj. To jest kadr z obecnego życia. Ale gdybym tak chciała tutaj się wiercić w głąb mojej ręki, zobaczcie, ona tam ma jakąś grubość, niewielką, ale ma, to gdzieś tak w środku tej ręki dogrzebie się do siebie, powiedzmy lat 15. To w ciele jest, kochani, wszystko zapisane. Tak jakbyśmy nurkowali tam głęboko i tam będziemy. My lat 2, my lat 10, my lat 15. I nasza podświadomość to ma wszystko takie poukładane w takich półeczkach, na takich pięterkach i tam są wszystkie emocje, które my przeżyliśmy. I kochani, dotyk, dla mnie dotyk, jak obserwuję i pracę własną, i pracę z klientami w terapii, to dotyk ma siłę takiego jak gdyby wyciągania z naszego systemu tych starych emocji. I dlatego ja na przykład spisując instrukcję obsługi do pracy z wewnętrznym dzieckiem, zawsze mówię, przytul siebie, weź siebie w ramiona, nawet jak czujesz na dzień dzisiejszy, że jest to dla Ciebie sztuczne. Może być sztuczne, bo ego mówi, ej, zabraniam Ci iść do traumy, bo jak Ty się będziesz teraz tak rozczulać, przytulać, to Ty i tak dojdziesz do tej głębi i Ty poczujesz, co Ci zrobiono. A ego jest od tego, żeby Cię nie dopuścić do traumy, bo tam bolało. Ego Cię nie dopuszcza, więc mówi sztuczne, sztuczne, co Ty robisz? Ale jak my w tym wytrwamy i zaufamy naszemu sercu, powiemy sobie tak, to jest sztuczne, na dzisiaj jest sztuczne, jutro będzie mniej sztuczne, a za miesiąc w ogóle nie będzie sztuczne, bo ja tak bardzo poprzez ten dotyk czuję, jak ja zbliżam się do siebie samej. Czyli w tym przykładzie do Moniki lat dwa. I teraz, kochani, przez ten dotyk zaczerpniemy tej energii, tych emocji, na przykład z tego trudnego doświadczenia, gdzie mieliśmy lat dwa. Nie trzeba naprawdę wiedzieć, co się tam wydarzyło. Nie trzeba tak dla naszego umysłu jak gdyby przewlec takich danych, twardych danych, że to ta sytuacja, ten dom, ta osoba. Chodzi o ten załadunek emocji. I te emocje z systemu się zaczerpną, podejdą do góry. I tu jest ważne, kochani, żeby to przepuścić przez swoje dzisiejsze ciało. Czyli Monika lat tam ileś, dorosła dzisiaj kobieta, przypuszczam, sięga po siebie lat dwa, przytulając się mocno, czyli dając sobie czuły dotyk, właśnie tak może w tej autoterapii pomóc sobie, czyli siebie dokochać. Dokochać, doprzytulać. Kochani, zobaczcie, my tam robimy tak naprawdę dwie rzeczy. Z jednej strony poprzez ten dobry dotyk zagłębiamy się jak gdyby w zawartość naszej podświadomości, ale my się tam nie zagłębiamy po nic, tylko my się tam zagłębiamy, żeby spotkać siebie, a od strony technicznej, żeby poruszyć i upłynnić stare emocje. Stare emocje, które są dzisiaj powodem naszego cierpienia, to te emocje, stare emocje niedomiłowania, niedokochania, niedobrego dotyku pchają Cię w toksyczne relacje, ponieważ Twoja podświadomość tak bardzo chce, żebyś Ty już zrobił te odwiedziny w środku, że nawet mówi, idź w te toksyczne relacje. Ten Ci przypomina ojca, ta Ci przypomina matkę, idź, idź, tam będzie bolało, ale Ty tam się boleśnie dowiesz, że czas najwyższy zanurkować w siebie, bo kochani, wszystkie doświadczenia trudne z innymi osobami, z toksycznymi osobami, wchodzenie w relacje na przykład z narcyzami, psychopatami, czy osobami, nie wiem, z zaburzeniem borderline, jest po to, żebyśmy się boleśnie niejako odbili od tego doświadczenia
i doszli do takiej autorefleksji, co we mnie jest takiego, że mi się to przydarzyło, że ta osoba mnie, można powiedzieć, mnie tak zraniła. Tak naprawdę, kochani, co ja robię w tej relacji? Po co mnie tutaj przyciągnęło? Co mnie tak magnetyzuje do tego pana? Czy co mnie tak ciągnie do tej kobiety? A może ja mam jakiś brak? A może ona mi w energii przypomina matkę? A może tak naprawdę to mnie ciągnie do ojca? I tak lecę do niego, czy lecę do niej, a moja podświadomość tam ma kontury tego ojca mojego, tej matki. Kochani, nawet jest, mam taki przykład od klientki, zaraz się podzielę, że kobieta podała przykład, jak bardzo ją ciągnęło do koni, do tych pięknych oczu konia. Opowiedziała mi to w taki sposób, że mówi, dlaczego ja tak miłuję konie i tak dlaczego widzę w tym jednym oku konia taki cały wszechświat. I mówi, że jak przyszła do tego konia, przytuliła się do jego łba i w tych oczach tak się wpatrzyła i nagle tak jakby z jej podświadomości przelała się treść do świadomości i uzmysłowiła sobie, że ona tak naprawdę, nie wiem dlaczego, co to było u niej za doświadczenie, że dla jej podświadomości kontury tego konia, spojrzenie, głębia tego spojrzenia, właśnie końskich oczu, kazało jej przyjść i to przytulić. I ona mówi, Boże, przecież ja przytulam tego teraz swojego ojca. Kochani, nie pytajcie mnie, jak to działa. Nasza podświadomość widzi obrazy. Chodzi o takie kontury, o zarysy. Teraz można by było się pośmiać, że jej ojciec miał łeb jak koń. Tak dla żartu. Kochani, chodzi o energię, która płynie w oczach. Dlatego my na przykład tak łatwo magnetyzujemy z osobą demoniczną, bo mówimy, Jezu, jak on ma tam ogniki, jakie on tam ma te diabełki w środku, jak mnie tam ciągnie. No co Cię ciągnie? Jak Cię już boleśnie to naznaczy, to wiesz, że trzeba stamtąd spieprzać, ale póki Cię ciągnie, no to idziesz, bo Cię ciągnie, jest fajne, nie? Jest kręcące. A później, jak się boleśnie doświadczysz w tej toksycznej relacji, zobaczcie, aż mi się tempo podkręca, bo to już jest taka energia, to uciekasz od tego gościa czy od tej pani i mówisz, że Jezu, jak ja miałam traumę, to mnie do tego ciągnęło, by się wydawało, że to jest ojciec czy matka. Dla podświadomości naszej, że to są te wibracje. To są te wibracje, które kazały mi tęsknić, które mi nie dały dobrego dotyku, które warunkowały mi miłość, które, nie wiem, mnie nie widziały, które miały postawę niedostępności, które miały postawę taką wyniosłą. Dlaczego moja podświadomość ciągnie do takiej osoby trudnej, do takiej osoby, która no, nie ma serca na wierzchu? A to dlatego, żeby Cię przeprowadzić do tej podświadomości i pokazać Ci Ciebie, na początku, kiedy nie dostałaś tego dobrego dotyku, kiedy się tam wyżłobiła, kochani, ta trauma. Więc my naprawdę w takiej terapii, w autoterapii możemy sobie ten dotyk dać, jednocześnie dając dobry dotyk, zauważamy siebie jako istnienie, że to są granice mojego ciała. A przecież ciało jest wszystkim, co my mamy. Zobaczcie, gdyby ciało nie żyło, weźcie osoby, które mają kiepskie zdrowie, albo osoby, które są na łożu śmierci. Przecież tam się kończy żywot ciała. Wszystko, co duchowe, odbywa się w ciele. Całe nasze istnienie przejawia się w ciele. To ciało biologiczne jest pojazdem dla naszej duszy. Przecież jak ciało umiera, zaczyna materia się rozkładać, działa na nie prawo grawitacji, zaczyna się robić rozkład, a dusza ulatuje gdzieś tam w inne wymiary. Ale kochani, zobaczcie, gdyby nie było ciała, dusza też nie mogłaby w nie zanurkować i odbyć tej swojej przygody, lekcji i tak dalej w tej gęstości ziemskiej. Więc kochani, ciało jest dla nas tak ważne, bo wszystko, czego my doświadczamy w życiu, jest realizowane przez ciało i w ciele. Więc teraz zobaczcie, jak my nie dostaliśmy dobrego dotyku, to my tak jakbyśmy nie zaprosili swojej duszy do środka, czyli nie ma nas co rozświetlać. Więc nie dziwmy się, że my bez dobrego dotyku, bez tego wysycenia naszej skóry, naszego całego ciałka miłością matki, jesteśmy tacy nieszczęśliwi. Nie mamy tego startera. Tak jakbyśmy nie kupili sobie takiego, nie wiem, takiej wyprawki. Jakbyśmy nie mieli tej wyprawki. Jakbyśmy nie mieli z czym iść do tego twardego świata, a ten świat jest twardy, zaczynamy się obijać o inne wszechświaty, zaczynamy stawiać, inny wszechświat stawia nam opór, prawda?
i mówi, to jestem teraz ja, tu nie ma miejsca dla Ciebie. Więc my, kochani, poprzez dotyk właśnie i zaczynamy doświadczać siebie jako istnienia, jako indywidualności, a później, to już jest wyższy level, to już jest ciąg dalszy naszego życia, zaczynamy poznawać rzeczywistość poprzez opór, czyli takie zderzenie się z inną materią. Zobaczcie, jak dziecko poznaje świat. Dziecko, które na początku leci, te siły życiowe to dziecko niosą, ono leci na przełaj, leci na, mówimy, na złamanie karku, bo ono nie wie, że inne, niby widzi, ono widzi, ale dopóki się nie zderzy z drzwiami, nie walnie w stolik, nie doświadczy uderzenia w podłogę, gdzieś tam o jakiś zlew, o jakieś lustro, to dziecko, ono nie wie, że tam jest inne istnienie, inny żywot. Wszystko, kochani, realizuje się przez kontakt, przez opór, przez dotyk. Teraz może chwilkę powiem, macie, kochani, jakieś komentarze? Właśnie nie widzę, to chyba, ja nie wiem, jak wiecie, dlaczego tak jest, że nie widzę komentarzy od ludzi, którzy są teraz ze mną na live'ie, dajcie znać, bo ja nie mogę tego znaleźć, żeby móc się ustosunkować do Waszych komentarzy albo odpowiedzieć na Wasze pytania. Jeśli się pojawią, to na pewno po zakończonej transmisji odpowiem. Kochani, zobaczcie, teraz chwilkę może tutaj taka dygresyjka w bok. Czym jest zły dotyk? Jak mamy zły dotyk, na przykład dziewczyna doświadczyła złego dotyku w postaci molestowania seksualnego, czyli jest to przekroczenie jej granicy, granicy przez skórę, granicy przez ciało. Można komuś zafundować agresję taką słowną, można komuś zafundować agresję psychiczną, można komuś zafundować agresję taką cielesną, czyli najazd na ciało. I teraz, kochani, zobaczcie, jak ktoś doświadczy tak zwanego złego dotyku, to on co poczuł w środku? Że ktoś siłą, właśnie tym aktem agresywnym, wdarł się do jego świata. Dlatego, kochani, na tym zasadza się, przepraszam, zaburzenie osobowości borderline, w ogóle zaburzenia osobowości, u samej podstawy biorą się z tego, że w jakiś sposób ten człowiek doznał przekroczenia granic. Dzisiaj mówimy o dotyku, teraz o złym dotyku, więc ktoś, jak doświadczył złego dotyku, chociażby tego molestowania seksualnego, gwałtu, czy po jakiegoś mocnego pobicia, czy jakiegoś, nie wiem, poparzenia, albo pocięcia, czy zadania jakiejś rany jakimś tam narzędziem, to tak jakby ktoś, dosłownie, ktoś przekracza nasze granice i siłą wchodzi na nasz teren. I jak wtedy, kochani, może się czuć nasza dusza? Nasza dusza czuje się, że nie ma tu dla niej miejsca. Dlatego człowiek przechodzi w ten tryb lękowy. Bardzo bym chciała zrobić badanie obrazowe czemuś takiemu, co się w nas tam zadziewa. Czyli zaczynamy jak gdyby przechodzić taką narrację siebie. Zobaczcie, aż mi się ciało moje ucieka, czyli zaczynam się lękać, uciekam. Czyli kurczę się, zamykam się. Gdzieś mój gadzipień mózgu powiększa te strachy. Przerzucam je w taką większą podejrzliwość, w skrajnym przypadku w paranoję, żeby więcej to zagrożenie mnie nie spotkało. Żeby więcej ten napastnik, ten gwałciciel, ten, który mnie tu przekroczył fizycznie, psychicznie, żeby więcej mi tej krzywdy nie zrobił, to my już jesteśmy w takim, zobaczcie, pozycji ciała, a jak ciało jest spięte, ciało nie jest ugruntowane, czyli wyrywa te korzonki z matki ziemi, to wtedy dusza znowu nie może osiąść w tym ciele. Ona znowu nie może się tak rozpłynąć, tak rozsiąść, tylko jest w tej sferze lękowej. I teraz, kochani, wszyscy, którzy mają lęki w sobie, mają stany takie paniczne, albo chodzą na przykład po życiu z PTSD, czyli z takim stresem pourazowym, z taką wojną, którą gdzieś tam w dzieciństwie zostały nafaszerowane, tą wojną niepewności, że ojciec zaraz przyjdzie, że będzie pijany, że będzie awantura, że znowu będzie bił matkę. Cały czas ta wewnętrzna wojna, czyli, kochani, to jest takie wdarcie obcego do naszego środowiska i my wtedy nie możemy dać tej duszy właśnie się tak rozgościć. Zobaczcie, ciało jest spokojne, ciałko jest, nie mówię o olewaniu, o byciu takim jak gdyby ignorantem, tylko chodzi o takie, czekajcie, bo trochę jestem obdarta wewnętrznie, chodzi o takie, taki wewnętrzny spokój, o takie wyluzowanie, o takie zaufanie do świata. Wtedy nasza dusza czuje,
że może spokojnie w ciałku płynąć. A jeśli, kochani, tak nie mamy, bo przeważnie jesteśmy straumatyzowani, to my gdzieś musieliśmy mieć przekroczone granice. I teraz tak, granice możesz mieć przekroczone na różne sposoby, ale zawsze, kiedy mamy przekroczone granice, czy wprost tak przez przekroczenie ciała, czy poprzez wdarcie się do psychiki, na przykład przez przemoc psychiczną, to my czujemy, że na terenie naszego wewnętrznego świata, czyli naszego miejsca na ziemi, tam gdzie powinniśmy czuć spokój, tam takie to poczucie ja, takiej indywidualności, gdzie ta nasza dusza wie, że to jest jej posesja, że to jest jej imperium, to tam ma obcego, dlatego ona nie może się tam rozgościć, czuć się dobrze, więc i my w ciele biologicznym nie czujemy się dobrze. Kochani, dlatego my możemy tam zanurkować, dając sobie piękny dotyk, zaczerpnąć te wszystkie emocje, które były w wyniku przekroczenia, czyli złości, wstydy, żale, strachy, bóle. My możemy po te wszystkie złe emocje, złe w sensie, że odczuwane są jako bolesne, zaczerpnąć, wyprocesować przez dorosłe ciałko, wyrzucić, jak gdyby domknąć te granice. Czyli zrobić już granice na tyle szczelne, na tyle półprzepuszczalne, żeby nigdy więcej żaden intruz, czy słowem, czy dosłownie agresją, taką mechaniką, nie wszedł na nasz teren. Kochani, niektóre zaburzenia osobowości, na przykład zaburzenie osobowości, gdzie podstawą jest rana odrzucenia, chociażby w anoreksji, to taką jak gdyby psychologiczną metodą jest najpierw nie robienie diet, nie skupianie się na dietach, tylko dokochanie, doprzytulanie. Czyli jak utulisz taką anorektyczkę, utulisz, dasz jej tą namiastkę tej mamy, gdzie ona głęboko w tej ranie czuje to odrzucenie przez mamę, to tak jakbyś jej duszę zaprosił do tej ziemskiej gęstości. Możesz tu być. Rozgość się, tak jak takie kociątko, które jest przejechane przez auto i gdzieś tam ledwo dyszy, ledwo sapie, ledwo piszczy, ale jeszcze żyje. Czyli ta dusza prawie uciekła z tego ciała, można tak powiedzieć. W każdej ranie, w każdej traumie i w każdym zaburzeniu, kochani, można tak sobie spróbować wyobrazić, bo na to nie ma badań obrazowych, żeby to było takie do przelania na papier, żebyśmy mieli badania, wyniki, jakieś normy. To jest bardziej na takie czucie, to jest bardziej na taką wyobraźnię ze środka, że możemy tak sobie, że ktoś, kto ma ranę porzucenia i jest takim biednym dzieciaczkiem, biednym kociakiem, który wciąż tęskni, który chciałby się przytulić, który ma wielkie proszące oczy, to będzie takie kociątko, które mama była, ona tam cię nie porzuciła, ale się tobą nie zajmowała, nie przytulała tak pięknie, czyli będziesz robił wszystko, będziesz się wypruwał, żeby tylko być w relacji. Kochani, i tak dalej. Generalnie dzisiaj chciałabym zostawić na tym live'ie taką metodę, że możesz sobie dać dobry dotyk, który będzie jak gdyby wypełnieniem tego braku, który został po niedaniu miłości, niedaniu tego dobrego dotyku, albo ktoś dał ci zły dotyk, czyli przekroczył cię, cieleśnie, psychicznie, bo kochani, słowo też może przez psychikę się wedrzeć i pracować tak niekorzystnie w środku w nas. To taka, kochani, metoda. Gdybyście chcieli się to w jakiś sposób tego, nie wiem, douczyć, to zapraszam do takich indywidualnych spotkań. Mogę na miarę twojego braku, jak gdyby uszyć tę metodę tego dobrego dotyku. Popróbujcie dzisiaj wieczorem poprzytulać siebie, czy nie będzie wam dziwnie. Zobaczcie, jak bierzemy rękę na przykład, nie wiem, swojego partnera, którego lubimy, którego kochamy i tak czujemy, i to jest takie fajne, prawda? Że jego ciepło idzie do nas, bo ufamy, że ta osoba, która jest właścicielem tej ręki, jest dla nas serdeczna, jest dla nas życzliwa, więc chcemy jak gdyby te swoje nasze dusze, te swoje energie wymieszać i mamy poczucie przynależności, dobrostanu, jest nam cieplutko i fajnie, prawda? Więc dobry dotyk można sobie dać. Kochani, my nawet nie musimy chodzić na terapię, bo my naprawdę możemy, nurkując w siebie, wchodząc w ten świat wewnętrzny, możemy tam wszystko sobie poukładać. Witam Ciebie, Zbyszku, witam Cię, Ewo, Marzenko, Zdzisiu, Aniu i tak dalej. Kochani, co tam jeszcze? Co ja bym chciała Wam jeszcze dzisiaj powiedzieć? Właściwie to tyle. Nie jestem dzisiaj za bardzo w formie, ponieważ mieliśmy bardzo intensywny weekend i tu bym chciała się troszeczkę pochwalić, ale też zainspirować innych do rozwoju.
O, tu jest na przykład uczestniczka projektu Sztuka Bycia Sobą. Ewuś, jak się czujesz? Ja mam bardzo obdartą śluzówkę po tych naszych terapiach przez ciało. Mieliśmy rozpoczęcie Sztuki Bycia Sobą. Rozpoczęliśmy dwuletnie spotkanie w takim projekcie, gdzie poszukujemy siebie. W środku będziemy szukać siebie prawdziwego, czyli takie dwuletnie nurkowanie po siebie. Ja tak sobie wyobrażam, że my w tych swoich warstwach, my ludzie, to możemy się porównać do takich bab, takie baby, to chyba rosyjskie były te baby, że w takiej dużej babie drewnianej jest mniejsza baba, w tej mniejszej jeszcze mniejsza i tam tych bab było ileś, 8 czy 10, już nie pamiętam. O, i my w tym wieku na przykład 2 lat, to będziemy się zawierali w tej babie, która ma lat 5, ta co ma 5 w tej 8, ta co ma 8 w 15 i tak dalej, aż do dzisiaj na przykład moja baba lat 45 będzie w środku w sobie miała babę lat 20, babę lat 7 i babę lat 2. I ja tam w środku, w tym wewnętrznym świecie tak sobie wyobrażam, że mogę tam wejść, bo ona wciąż siedzi we mnie. I kochani, tak warto pracować. My wszystkie rzeczy, które mamy nadmiarowe i niedoborowe, możemy wyrównać sami. Wszystko po to, żeby złapać duchowy aspekt siebie. Więc kochani, przy okazji się chwalę, że rozpoczęliśmy projekt Sztuka Bycia Sobą. Było pięknie, było intensywnie, przynajmniej z mojego odbioru, z mojej percepcji. Więc od marca będą nabory na nowy rocznik, niejako. I mamy spotkania raz na miesiąc i intensywnie poszukujemy siebie poprzez różne metody pracy z emocjami, pracy z ciałkiem, z tańcem terapeutycznym. Wszystko w charakterze takiego, w klimacie bardziej teatru, bo to ogromnie kocham. Więc z tego miejsca się chwalę, że zaczęliśmy za nami pierwszy zjazd z projektu Sztuka Bycia Sobą. Tyle dzisiaj, kochani. Zapraszam oczywiście do spotkań indywidualnych. Jakby ktoś chciał, można zapisywać się na sesję. Najbardziej, kochani, ulubione moje prace terapeutyczne to są poprzez ciało, bo naprawdę w terapii w sali poprzez ciałko można zrobić wiele. Można sobie doczytać, dopytać w trakcie, dorozumieć. Ale jak my czujemy te wszystkie metody, od razu realizujemy, to jest zupełnie inna jakość niż jak gadamy godzinami, chociaż no, niektórzy potrzebują się dowiedzieć, połączyć wątki. Mam bardzo wielu klientów, którzy chcą połączyć kropki w swoim życiu, więc takie terapie, kochani, też prowadzę, ale coraz bardziej przekierowuję swoją działalność do sali, żeby była to praca na żywo. Nie wiem, czy za rok, czy za 2. Ale będę chciała na pewno kiedyś w przyszłości zrezygnować z sesji skype'owych, czyli sesji gadanych. W trakcie pracy z ciałkiem też się gada, też się wyjaśnia, też się edukuje, natomiast jest, kochani, lepsza zabawa, czas się tak nie dłuży, a przede wszystkim ciało nie siedzi i nie obrasta w tłuszcz, tylko jest fajnie, tylko jest ekspresja. Więc tak może przy okazji dla tych, którzy by się chcieli tutaj dopytać, jak to jest z tymi traumami, to zapraszam, bo nie wiadomo kiedy, jak przyjdzie już taki stan, że będę miała tak dużo klientów do terapii poprzez ciało, to będę odchodzić od sesji skype'owych. Także teraz trochę straszę, że będę zawieszała sesje skype'owe, ale myślę, że przez najbliższy rok to jeszcze, kochani, poprowadzę. Tyle na dzisiaj, pięknie Wam dziękuję. Przyszła jesień, jakoś mój ssak wewnętrzny zwalnia i uśmiecha się do koca i do herbatki. Witam Cię Zbyszku, witam Cię Basiu. Zapraszam Was do kolejnych live'ów. Będę chyba za tydzień coś powiem. O, tak sobie tutaj gry psychologiczne za mną chodzą. Więc pogadamy trochę o grach psychologicznych, żebyśmy sobie poobserwowali, jak gramy my, jak pogrywamy z innymi i o co nam chodzi w tych grach. I dlaczego inni też mają jeszcze potrzebę z nami grać? Powiem o takich podstawowych grach psychologicznych. Są to gry naszego ego. Może taki smaczek na koniec zostawię, że nasze ego, dopóki myśli, że znaczy ego to zawsze tak myśli, że my jako całe istnienie, dopóki myślimy, że musimy w jakiś sposób pokrętny, przewrotny, manipulatywny, od spodu, pod stołem, nad stołem, od zakrystii, coś sobie zabezpieczyć, jakąś potrzebę, to mamy potrzebę wchodzenia w gry psychologiczne. To taki smaczek, kochani, zostawiam. I co zrobić, żeby wyjść poza grę? Wtedy mamy poczucie spokoju, wolności, nie ma żadnych oczekiwań i życie jest piękne. O tym powiemy za tydzień. A za dzisiaj pięknie dziękuję i wyłączam się. Do następnego poniedziałku. Dobrej nocki, kochani, wszystkim. Pa, pa.